W Ewangelii świętego Jana czytamy o wieczorze pierwszego dnia tygodnia, czyli o wieczorze niedzieli zmartwychwstania. Przyszedł Jezus mimo drzwi zamkniętych. Tak zapisał Jan. Tam, gdzie uczniowie siedzieli zgromadzeni z obawy przed Żydami, Jezus wszedł i powiedział im: pokój wam. Jezus, ten, o którym myśleli uczniowie, że już jest wszystko skończone, ten ich mistrz, jest przy nich. Na nowo otwiera przed nimi drzwi swojego boskiego serca. Różne są powody, dla których te drzwi ich serc, ich świata są zamknięte. Uczniowie w ciągu tych trzech dni przyzwyczaili się do tego, że Jezusa nie ma pośród nich. Jakoś zarygrowali drzwi ze strachu przed śmiercią, która spotkała ich nauczyciela. Są w obawie, że i ich będzie mogła spotkać podobna sytuacja. Zamknęli drzwi w przekonaniu, że śmierć jest nieodwracalna i że już nic się nie zmieni, już nic nie może się stać, już nic się nie wydarzy. Przez trzy dni można jakoś przyzwyczaić się do śmierci. Przez trzy dni można jakoś zacząć przyzwyczajać się do śmierci. Co dopiero, jak ona trwa dłużej, powoli się z nią oswajamy, wydaje się nam, że jest normalnym stanem egzystencji. Ileż to razy jest tak, że żyjemy, jakbyśmy byli faktycznie bez życia. Ileż razy tak się dzieje, że żyjemy, jakbyśmy byli umarli. Dlatego w naszej modlitwie wielkanocnej z różańcem w dłoni prosimy: wejdź w nasze życie zmartwychwstały, Panie, przez drzwi zamkniętych. Wejdź, nawet jeśli dzisiaj są one właśnie zaryglowane, już niewiele się spodziewający, przyzwyczajeni do śmierci, którą w sobie nosimy. Wierzymy w to, że Ty, Panie, potrafisz wejść przez drzwi zamknięte. Maryjo, prosimy, byś nam pomogła zrozumieć, że Jezusowi nie przeszkadzają drzwi zamknięte. Wspieraj nas, Maryjo, wspieraj naszych bliskich i wszystkich, co gubią się na drodze wiary, co tracą radość, nadzieję. Prowadź nas do tego Pana, Twojego Syna, Pana Zmartwychwstałego, do tego, co swoją łaską otwiera serce na nowe życie. Moje serce otwiera na Jego życie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.